Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Kolejny dzień ciężki treningu za nami. Czas trochę się zrelaksować i pograć w FIFKę. Co ty kliknąłeś? Czekaj, do finale nie grał. No, yeah. Tu jest jednoosobowa loża szyderców. Na razie czekamy na spektakl. Dobra, Barcelona. Jak nie grać w FIFA. Przed nami wielki spektakl. Finał UEFA Champions League. Stadion jest uruchomiony po brzegi. No, bardzo ładnie przeciągamy. Dzisiaj FC Barcelona gra przeciwko Paris Saint-Germain. Dzisiaj przypadkowy wybór. Komu, którym klubem się gra lepiej, ten wybiera sobie ten klub. Sobota zna trzy kluby i rotuje. Pobawmy się troszeczkę raz. Ojej! Ty robisz z wody bez przeciwnika, ty też jesteś. Teraz ty futbol ja wybieram. Za połowę nie wyszedł. Dobra, rozrzucił. Ivan Rakitic. Arturo Vidal. Teraz Suarez. I ponownie Coutinho. Ależ okazja. Dobry. Wyciągaj. Nie ma za dużo emocji, bo Sobota zdecydowanie opanował ten mecz, ale Ratek powiedział, że podpuści w pierwszej i skasuje w drugiej, więc czekamy na drugą połowę. W każdej FIFA jest jakaś inna strona mocna. Na przykład jak w 14 były dośrodkowania i główki, to tak tutaj to trzeba poklepać troszkę, z wodów porobić. I myślę, że FIFA się coraz bardziej rozbija pod względem takim. Co za okazja! Yeah. A jaka to jest świadomość tego, że już w następnej chwili będzie UKS i to dzięki też waszemu wysiłkowi. Też jest taka fajna sytuacja, że możemy pograć z swoim klubem. Myślę, że jak się będzie teraz kolejne zgrupowanie, to będzie każdy wybierał ten klub. Yeah. No co to jest? Wziutkie. Nie! Że 5-0 to się skończy. No, zobacz. Trzeba pokorą tego skończyć. Spokojna piłeczka. I teraz prostopadłem takie. Mamy dośrodkowanie, ma tam postrzelić. Synu Messi nie potrafi. Kurde, jeszcze mam... Nie masz czasu. Arturo widziała wyraźnik. Wyrównana walka była moim zdaniem. Tylko czasami głupie błędy popełniałem. Ja myślę, że to było bez szans dla ciebie. Ten pojedynek trochę cię nauczyło. Wrócisz silniejszy. Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie.